informacje z działań zarządu Rady w okresie międzysesyjnym. Proszę Państwa, od ostatniej sesji zarząd odbył następujące spotkania. 25 września spotkanie w Zimbabwe z panią Wojtasową w dziale współpracy z dzielnicami w sprawie realizacji zadań dzielnicy. W dniu 26 ja uczestniczyłem w sesji Rady Miasta i w trakcie sesji odbyłem spotkanie z wiceprezesem wodociągów panem Górą i z panią dyrektor Wójtowicz w sprawach operatywnych, wszystkich spraw związanych z wystąpieniami o pozwolenie na budowę uzgodnienia kanalizacyjne ulicy Orzechowej Jeleni Górskiej i tego kolektora. Dla przyspieszenia, bo dostałem sygnał od projektanta, że tam jest pewna zagwóstka. Po rozmowie z panią dyrektor dostałem zapewnienie, że do dnia 17, czyli do środy bieżącego tygodnia, uzgodnienie z Wydziałem Skarbu będzie przygotowane. Mam dzwonić, mam podaną osobę, z którą mam rozmawiać. 1 października uzyskałem, spotkałem się w Zikicie z dyrektorem Migdałem, którym omawiałem i prosiłem o zwrócenie uwagi na realizację zadań dzielnicy w kilku punktach, które mamy, że tak powiem, zagrożone. Uzyskałem zapewnienie i rzeczywiście, że dopilnuje pan dyrektor tych spraw. No i rzeczywiście po tym okresie sprawy się ruszyły. W godzinach popołudniowych odbył się dyżur w siedzibie Rady pana radnego Rady Miasta Bogusława Kośmidra, który przyjmował interesantów. No ja z racji tego, że pan Kośmida się zwrócił do mnie, no uczestniczyłem w tych rozmowach. Drugiego odbyliśmy z kolegą Janem spotkanie w dziale współpracy nie z zagranicą, tylko z dzielnicami, w których żeśmy omawiali sprawy wykonawcze dzielnic, uszczegółowienia zadań. Kolejne spotkanie odbyło się 4, to ja uczestniczyłem w Zikicie w tej samej sprawie, bo te sprawy no, są napięte w związku z wejściem w życie zarządzenia pana prezydenta z 9 września. 8 cały zarząd praktycznie brał udział w spotkaniach, które się odbywały. Jedno na Komisji Planowania Przestrzennego Rady Miasta Krakowa. Uczestniczyłem ja, pani Renata Grotowska w sprawie omawiania planu pod nazwą Liban. W godzinach późniejszych, po zakończeniu tego tematu, w Urzędzie Miasta przyjechał na spotkanie związane z marszrutyzacją, w której brał udział Ewa Nowak i kolega Pietras. 9 na terenie Rady Dzielnicy, w siedzibie Rady Dzielnicy odbyło się spotkanie radnego miasta Ptaszkiewicza. Uczestniczyłem ja, pani Renata Grotowska i kierownictwo i mieszkańcy dzielnicy. Omawialiśmy sprawę tych działek przy Kościuszkowcu, ponieważ no, naszym naczelnym celem jest zabezpieczenie tych działek na cel publiczny, na co Komisja Planowania Rady Miasta podjęła uchwałę, że to jest na budownictwo mieszkaniowe plus nie mniej niż 50% na cel publiczny. Co nas oczywiście nie satysfakcjonuje, spróbujemy
dalej walczyć, żeby dla działu w świetle expose rządowego i aktualnej sytuacji przedszkole czy żłobek może być nośnym tematem i do czasu zatwierdzenia planu zagospodarowania tego konkretnego do wyłożenia możemy uzyskać, że tak powiem, pewne ustępstwa ze strony Rady Miasta. 10 uczestniczyłem w sesji Rady Miasta. O godzinie 17 z kolei odbywało się u nas w siedzibie Rady posiedzenie Komisji Infrastruktury, gdzie była rozpatrywana sprawa remaszrutyzacji w aktualnej wersji. Wziął udział przedstawiciel ZIKIT-u. Mieliście Państwo okazję się zapoznać. Nie ze wszystkim się zgadzamy i na pewno będziemy musieli dalej drążyć tą tematykę w postaci uchwał. Rekursją tego spotkania jest właśnie podjęta dzisiaj uchwała. 11 odbyło się spotkanie, odbyło spotkanie w ZIKIT-cie znowu w sprawie ulicy Żywieckiej, gdzie poradzono mi, żeby już nie występować do dyrekcji ZGK w sprawie remontu ulicy Żywieckiej, tylko z pismem o wyrażenie zgody do pana prezydenta miasta Krakowa, o wyrażenie zgody na realizację ulicy Żywieckiej przez firmę Strakbak. Bez osobnego przetargu, jest to firma, która wykonuje zadania bieżące na terenie naszej dzielnicy, wyłoniona w przetargu. Tylko pan prezydent jest zgodny podjąć taką decyzję i to w najbliższym czasie zrobię, ponieważ dzisiaj otrzymałem na ręce formularz zgłoszenia, jakie zostało do architektury, jakie zostało złożone w architekturze w sprawie wykonania tej modernizacji tego dalszego odcinka, żeby nie stracić tych środków inwestycyjnych. Przypominam, że to są środki, które przeszły zbrojarzy, które nie będą płacone w tym roku, tylko w następnym. Natomiast wedle informacji, jakie uzyskałem w ZIKIT-cie, te środki zostały już przelane na konto ZIKIT-u. To tyle z mojej strony. Pani Renata Grotowska uczestniczyła w podstoliku edukacyjnym, dobrze mówię? Stół miał wiele podstolików i wiele dodatkowych spotkań tematycznych, ale ponieważ w czasie kolejnych spotkań po wakacjach między wyłonionymi członkami stołu edukacyjnego dochodziło do, powiedziałabym, niestosownych nieporozumień. Uznałam, że zachowanie niektórych członków, uczestników stołu edukacyjnego nie licuje z miejscem, gdzie się znaleźli i napisałam oświadczenie do sekretariatu okrągłego stołu edukacyjnego z prośbą o rezygnację. Taką rezygnację złożyłam. Także w tej chwili nie wiem, na jakim etapie są te rozważania, no bo prawdę powiedziawszy, formuła okrągłego stołu edukacyjnego wyczerpała się w lipcu. Po wakacjach były to rozważania, które w zasadzie w niczym nie zmieniały działania pana prezydenta w zakresie proponowanych reform edukacji w Krakowie, więc te wszystkie rozmowy i dyskusje w zasadzie nie prowadziły do żadnych wniosków pragmatycznych. Także zaczęto rozmawiać o procedurach, to znaczy o tym, jak przekształcić ideę okrągłego stołu, tak aby można było głosować. Jak Państwo wiecie, idea okrągłego stołu jest bardzo oczywista, ponieważ ma on funkcję doradczą. Dlatego też liczą się także wnioski mniejszości.
każdy ma takie samo prawo wypowiadania się na dany temat. I grupa większościowa, i pojedyncza osoba. Natomiast państwo dyrektorzy szkół krakowskich chcieli wymóc na uczestnikach okrągłego stołu zmianę regulaminu, która miałaby iść w tym kierunku, aby głosowano wnioski. Ponieważ reprezentacja przy okrągłym stole nie była równoważna, dlatego że było 8 dyrektorów, a organizacje miały tylko 2 członków, w związku z tym tego rodzaju głosowanie byłoby bezzasadne, dlatego że zawsze grupa dyrektorów przegłosowałaby wszystkie wnioski. W związku z tym, ponieważ wyczerpała się idea okrągłego stołu, uznałam, że moja obecność tam po prostu jest bezprzedmiotowa. Ja i można pozwolić uzupełnić jeszcze pani Renata Grotowska, członek zarządu, prowadziła w czasie w okresie między sesjami rozmowy z ZIS-em oraz z Wydziałem Edukacji. Ważne jest, w jakiej formie będziemy te pozycje remontowe wprowadzali do planu z uwagi na to, że preferowane są inwestycje i pani Renata prowadzi dziś od paru miesięcy rozmowy z EO i z Wydziałem Edukacji, aby te pozycje, które ewentualnie my jako dziennica wytypowaliśmy, żeby je realizować, przynajmniej te pozycje, które mogą być realizowane, żeby realizowane były jakoś kompleksowo w formie modernizacji lub innych takich, lub jakichś takich etapowych rzeczy, które będą mogły być zaliczone bądź do zakupu inwestycji, lub do inwestycji. I to praktycznie takie dosyć złożone te rozmowy są. Tam jest parę elementów i to samo dotyczy, zresztą dzisiaj był konsumowany ten temat dotyczący nie dużych pieniędzy, ale mimo wszystko ZIS-u, to mówimy o 20, o tej sumie 20 tysięcy, co była wcześniej remonty, a wcześniej też był, że tak powiem, remont wiatr. W tej chwili udało nam się wprowadzić te zadania, wydaje się w tej chwili, jako zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne, które w jakimś momencie poprawiają nasz wskaźnik dzielnicy w rozmowach w następnym roku. I to pani Renata właśnie koordynuje i prowadzi rozmowy, prowadziła rozmowy. Trzeba dłuższy czas. Dziękuję. Jeszcze, jeżeli już rozmawiamy o tych sprawach, to chciałam powiedzieć, że dzielnicy od dawna zresztą na ten temat rozmawiamy. Jest plan budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy gimnazjum 24. To jest inwestycja, która ma być sfinansowana z budżetu miasta. I otrzymałam taką informację, że ta inwestycja, to nie mogę niestety, ponieważ nie upoważniono mnie do tego, abym podała kwotę, jaka to ma być kwota. Ta inwestycja jest wprowadzona do planu na rok 2013. Z tym, że oczywiście w mieście, tak oczywiście, do budżetu miasta, ponieważ to pilotuje ZIS. I oczywiście to jest dla nas bardzo istotna inwestycja, dlatego że bardzo by to usprawniło funkcjonowanie szkoły przy ulicy Józefa Pileckiego i odciążyło także nas finansowo, ponieważ nie ma tam takich możliwości, aby przy zwiększonej ilości klas, a w tym roku gimnazjum 24 przyjęło 6 klas pierwszych, by młodzież ta pomieściła się w sali gimnastycznej i w 2 małych salach dodatkowych. Dlatego też dzieci, młodzież korzysta z obiektów w klubie sportowym Bolek. No niestety wiadomo, że to jest odpłatne, częściowo odpłatne i te środki także w jakimś stopniu idą ze środków Rady Dzielnicy. Dlatego też w naszym interesie jest, aby to boisko sportowe powstało, a wszystkim w interesie młodzieży, która będzie miała na miejscu do dyspozycji bardzo dobry obiekt. Także mam nadzieję, że uda nam się, że pani dyrektor gimnazjum także w tych rozmowach będzie uczestniczyła, rozmawiać z dyrektorem ZIS-u w tej sprawie, aby po wielu latach oczekiwań, bo to już jest przecież zadanie wieloletnie, od wielu lat omawiane, po wielu latach oczekiwań w końcu doczekało się realizacji. Dziękuję.
doświadczenia? Sprawozdanie zarządu. To poświadczenie. Proszę Państwa, następny punkt, przyjęcie protokołu numer sesji 35. Wpłynęły jakieś na piśmie? Ja chciałem, bo tak jak obiecałem na piśmie wodów separatnych, które złożyłem. Do czego? Do tutaj do sesji odnośnie tego sięgacza. Tam jest wątpliwa, jest na sesji. Sięgacz jest opisany do protokołu, jest to forma wystarczająca. Ale zostało wpisane w protokołu, natomiast to nie ma mocy prawnej już w tej chwili, ponieważ jest na piśmie dane po sesji. Ja prowadziłem rozmowy w dziale prawnym i okazuje się, że jeżeli pan radny chce złożyć votum separatum z jakim, jako załącznik, to on musi być włączony do protokołu przed zamknięciem sesji. No dobrze, ale dotychczas tak było, że... Dotychczas tak było. Wymagano było... Natomiast ja to sprawdziłem w dziale prawnym i wszystkie votum separatum, które napłyną po zamknięciu sesji, nie stanowią załącznika do protokołu. Rozumiesz, i zostałem wprowadzony wcześniej w błąd. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Jeżeli można, to chciałem jeszcze wyjaśnić, że w zapisie regulaminowym do doradcy prawnego votum separatum zgłasza się w określonej sprawie i w tym momencie jest to, że tak powiem, regulaminowo tylko zapisanie tego, znaczy polecenie przez przewodniczącego, zapisanie tego w protokole jest to forma wystarczająca i taka jest ostateczna definicja tego sposobu. Interpretacja statutu w tym zakresie. Dziękuję. Tak. Proszę Państwa, ustalenie terminu następnej sesji, punkt 5. 15 listopada o godzinie 18.30. 15 listopada. Jak to jest dzień tygodnia? Czwartek. Proszę Państwa. To jest poniedziałek. Panie Przewodniczący, żeby mi umożliwić uczestnictwo w sesjach kolejnych, bardzo bym prosił o wyznaczanie, o zwoływanie sesji może na piątek. Nie ma zgody większości. No ale no, w ten sposób mi uniemożliwiacie uczestniczenie, bo idzie zima i ja po prostu nie dojadę w tygodniu. Tym bardziej, że to jest nienormalne, że tyle kilometrów robił w jednym dniu samochodem. Panie radny, nie jest to ani złośliwość z mojej strony. Ale to też nie jest mój wymysł, tylko no, sytuacja zawodowa. To jest jedyny dzień, ja nie mam wyboru, bo wtedy z 5 dni roboczych tygodnia mam do dyspozycji na sesję tylko jeden dzień, jakim jest piątek. Kto z Państwa jest... Jedyny dzień, tak. No bo pan radny Jurek chce, żeby sesje były wyznaczane zawsze w piątek. A co mamy? Sobotę i niedzielę. To w który dzień Państwu pasuje? Ale co? No w tej chwili. Ja mówię o dniach roboczych. Nie mam możliwości, jeżeli przyjmę prośbę pana radnego, to ja nie mam możliwości wyznaczyć sesji od poniedziałku do czwartku. Nie rozumiem. Ale to jeżeli formalnie zostało zapisane, nie? No to wiadomo, no przy każdej sesji możemy się zastanowić, czy w danym momencie ten piątek jest możliwy, czy nie. Jaka dzielna, żadnych sesji w to jest absurdalne. Dlaczego absurdalne? No tak, proszę pana.
pana, dlatego że pan chce. Dlatego, że pani tak pasuje. Że 14 radnych ma się podporządkować. Ja wcale nie mówię o podporządkowaniu, to jest moja prośba. Ja nie mówię o podporządkowaniu. Głosujmy, no. Przecież z nami jest już nie jedną kadencję i jeżeli tak mu się praca zmieniła, że dojeżdża tak szybko, to szkoda, żeby rezygnował. Ja muszę zrezygnować z pozostania rady. Tak, bo nie może nie przychodzić na kilka miesięcy na sesję. Spróbujmy może powiedzieć, to zawsze w domu, żebyśmy wiedzieli. Jak Państwo stoicie na stanowisku, co przeszkadza? Ja co przeszkadza? No co? No generalnie przeszkadza to, że piątek naprawdę ludzie już mają dość, a nie żeby przychodzić na sesję przed weekendem o godzinie 18:30. No ale to wypowiedzmy my. Ustalamy wspólny termin sesji zawsze w miarę tej najbliższej. Zawsze możemy rozważyć w piątek, jeżeli w większości nie będzie pasować, to będzie się inny. No ale trudno, żeby kolega przestał być radnym. No. Przecież trzeba się zastanowić nad tym. Musi zrezygnować z bycia radnym. Nie możesz tak mówić. Proszę Państwa, wtedy ja jestem stawiany pod ścianą. Po co? No bo co? W piątek będzie sesja. Przepraszam. Ale jak będzie sesja nadzwyczajna w piątek, no to może to... Ja tego w ogóle nie rozumiem. No w piątek jest sesja, no i dobrze. No to jest w piątek. Ilu radnych nie może przyjść w piątek? Może od tego zacznijmy. Może rozmawiajmy o konkretnych... Komisja też jest powoływana w piątek i gdzie się rozmawia, to się mam teraz zajęcia. W piątek? No to... Każdy ma, ja też naprawdę, ja już w piątek chcę mieć spokój. Ja w szkole... To nie jest argument. Panie przewodniczący, to nie jest argument. W porównaniu z argumentem kolegi, który nie może przyjeżdżać na sesję. Brakuje nam jednego. No jest na 7. Ale nie wie, proszę pan, dlaczego? Bo pan nie może, dlatego że nie może przyjeżdżać, a pan przewodniczący z jakiegoś innego powodu nie może. Ja też z jakiegoś innego powodu. A głównie pani nie może, bo pani wyjeżdża na weekendy, przepraszam, że powiem personalnie. Nie, proszę pani, wprowadziła. Pani wprowadziła, bo były w poniedziałek. Ale proszę państwa, jedyny piątek w miesiącu, dlaczego nie może przyjeżdżać? Pani, proszę pani, proszę pani, pamiętam. Nie wyjeżdżam na weekendy w piątek. To nie wyjeżdżam. Ma prawo organizować sobie dzień jak chce i całe poszczególne dni tygodnia. Proszę Państwa, regulaminowo, nie może być termin przegłosowany, ponieważ zgodnie z regulaminem sesję czuje przewodniczący. I to jest po prostu jakiś legał, który się zdało do organizacji pracy przez przewodniczącego i bez względu na wzgląd zawsze to było respektowane. Czy w tej kadencji, czy po wzięciu poprzedniej, czy się poprzedniej, zawsze sesja była zwołana przez przewodniczącego. Ja rozumiem, że przewodniczący na pewno będzie uwzględniał, powinien uwzględnić rację, że tak powiem, rady. I tak samo, natomiast w jakiej mierze to zależy od organizacji, bo on organizuje pracę rady. Na to polega, bo z tego nie można w tym momencie unarzucić tym terminu. Natomiast ja rozumiem, że dopuszczam dyskusję, proszę bardzo. Ale nie jest to przedmiotem głosowania. Ale ja muszę mieć To już wiemy. Dobrze. Więc ja proszę pana przewodniczącego, żeby na okres zimowy, kiedy pan radny nie może przyjechać, nie z jakichś powodów, że jest zmęczony, taki siak, tylko nie zdąży po prostu przyjechać, to proszę na okres zimowy przełożyć tę sesję, jeżeli będzie możliwe, na piątek. Proszę wydać. A kiedy będzie posiedzenie Komisji Komunalnej, pan przewodniczący, kiedy ustali? Ten piątek. Już jest ustalony.
Proszę Państwa, do końca roku będę starał się sesję robić w piątek. Nie włączałem się w tą dyskusję. Każdy oczywiście ma swoje poglądy, powody i organizację czasu. Ja z kolei zupełnie nie z przyczyn chęci, niechęci, kaprysów bardzo mi pasują piątki i zawodowo i zupełnie po prostu, mówię tak krótko, ja przypomnę, ale ustawowych obowiązków ze względu na opiekę nad osobami bliskimi. I no niestety, ale piątek jest dla mnie takim dniem, kiedy z kolei jest dla mnie jedynym dniem, kiedy muszę się z tych obowiązków wywiązać. Wszelkie spotkania, komisje, sesje, no jeżeli są, to bardzo mi dezorganizują te moje obowiązki. Ale do końca roku. Ale nie umożliwiają. Nie, do końca czy nie do końca. To jest po prostu życie codzienne. Ale teraz uniemożliwiają. 3 miesiące. Ja powiedziałem, no dobrze, w porządku. A dlaczego jednak osoba jest bardziej uprzywilejowana? Będziemy swoje zdanie. Tylko że pan radny może sobie wziąć urlop na poniedziałek, nie? No ale co, ile tych urlopów? Ja też starałem się albo poniedziałek, albo piątek. Tylko że nie mam czym we wtorek jechać, ja bym sobie wziął. Nawet bym dzisiaj wziął, ja bym to miał czym wrócić. A ja muszę jechać w poniedziałek rano do pracy i po południu wróciłem i jutro jadę, ale akurat jeszcze dodatkowo kierowcę musiałem ciągnąć ze sobą. No proszę Państwa. My jesteśmy za piątkiem. No. No przewodniczący powiedział, że będzie uwzględniał do końca roku, a co będzie dalej. Do końca roku. No ja rozumiem, że jest to jakaś deklaracja przewodniczącego i nie ma co dalej dyskutować. Proszę Państwa, proszę Państwa. 9 listopada, ale wtedy stanowczo sesja musi odbyć się wcześniej. 18. Wcześniej, 17. Pół godziny. To jest mało. Stąd już. Na którą? Godzina 17. 17? 30. 17.30. Dobrze. To czyli nie ma 12. Nie 12, 9, piątek, 17.30. Nie. Jak ktoś przyjdzie, to tak się wcześniej. Jak zaistnieje, konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej, oświadczam, że ona zostanie zwołana w dowolnym terminie. Natomiast termin jest 9 listopada, piątek. A normalny termin? Co? To jest normalny termin. 9 w piątek. 17.30. My robimy siłę, komisja może być. W tym samym miejscu. Proszę Państwa, ja nie rozumiem, dlaczego komisje muszą na sesji ustalać terminy posiedzeń, skoro nie wiecie, co nas czeka, nie? A co to jest za problem? A co to jest za problem zwołania komisji? Ja mam tylko jeden wniosek. Może, żeby też dawnym zwyczajem każda komisja określiła dzień tygodnia, żeby można było sobie zaplanować jakiekolwiek sprawy rodzinno-zawodowe, a nie żeby przerzucać komisję, tak jak było ostatnio właśnie infrastruktura. Też chcę uczestniczyć w życiu Rady i to no, dezorganizuje. Także wiemy, komunalna jest w piątki, to już weszło w zwyczaj i edukacji w czwartki. Polityka i we czwartki. Proponujemy, żeby komisje zastanowiły się i przekazały te stałe terminy, żeby nie ustawić. Ja nie mam takich możliwości, od razu mówię. Naprawdę to wynika z zawodu mojego. Ja rozumiem, ale każdy z nas ma zawód i mówię to. No, ale ja mam taki zawód, że jestem zależny od zebrań, które ustala mi ktoś inny.
to jak ja mogę ustalić stany dzień w tygodniu, jak ja mam raz zebranie w poniedziałek, raz we wtorek, raz w środę, raz w czwartek? Jak ja mogę ustalić? Proszę Państwa, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. To jest fakt. No, jak Państwo startowaliście w wyborach, to też wiedzieliście, jakie macie obowiązki. Wyjątek radnego Będkowskiego jest akurat wyjątkiem, bo on nie wiedział o tym, że będzie na innych warunkach pracy. A praca jest ważna. No, w porządku, no dokładnie. Trudno. Nie stawiajcie mnie pod murem. Ja idę na rękę, ale tak mówię. W miesiącach wiosenno-letnio-jesiennych na pewno nie będą to piątki. Ale to się nie dobrze. Chodzi o deklaracja. Panie Przewodniczący, to w ramach komunikatu jeden możemy wstępnie ustalić tą Komisję Edukacji na... Proszę ustalać, ale ja proszę, żebyśmy traktowali poważnie sprawy związane z komisją. Ja panią przewodniczącą poproszę na najbliższy zarząd. Bardzo proszę w czwartek spotkać się z nami o godzinie 19. Czy pani będzie mogła? Który najbliższy? 18. 18. To przyszły, 18. Przyszły tygodnie. Nie, o 18. Czy jest to możliwe? W tym tygodniu? Tak. Jeszcze nie wiem. Muszę się dowiedzieć, czym się tym dzieciom zajmie. To proszę się dowiedzieć i dać wcześniej czy później? Nie wiem, no muszę zapytać się, czy jest możliwe, aby ktoś mi wręczył wypisać na dzieci w tym terminie. Czy też nie będę zapisywać, żeby posiedzenie zarządu. To proszę nie zawiadomić, tylko że odpowiednio będę przedzwiedział. Przynajmniej jeden dzień. Jasne. Dobrze? Ale to chyba nie jest termin posiedzenia zarządu od mojej akurat obecności. Nie, nie, nie. No, tylko... Trzeba ustalić. Chciałem ustalić. Chciałem się spotkać, bo sprawa edukacji jest naprawdę... Musimy omówić poważnie, bo jak pani radna zauważyła, koncert życzeń szkół, jednostek edukacyjnych z naszego terenu, przy naszych możliwościach budżetowych, to jest wręcz nieprzyzwoity. Co? Bardzo... Znaczy ja wiem, ale ja bym nazwałam koncert życzeń w tym momencie, no to jest wręcz... To jest koncert życzeń. Ale to wymaga stanowiska komisji. No ale jak stanowiska komisji, że mam, nie wiem, powiedzieć, że proszę jest pani, niepotrzebne? No. Czeka nas, bardzo proszę panią radną na rozmowę z zarządem. Dobrze? Dobrze, no to tak.